To, to bardzo dobrze widać w tym ostatnim ważnym, istotnym zdaniu tej, tej książki, kiedy Tomasz Telikowski mówi: Jedno wiem jednak, coraz mocniej innego Boga niż niewinny, bezsilny, bo ukrzyżowany, solidarny, nie znamy, innego nie ma. Tak? Nie ma Boga, który czyni cuda, nie ma Boga, który nas odkupił. Tak? To, to jest najważniejsze chyba zdanie tej książki i jest urwane, nie, nie jest kontynuowane, zawieszone niejako, ale jakby wyciągając jego logiczną konsekwencję, no to to jest herezja w czystej postaci, tak? To jest przekreślenie Ewangelii jako takiej. Jeśli nie ma tego Boga, który jest właśnie wszechmocny, potężny, ten Bóg metafizyków, jeśli go nie ma, no to też nie ma chrześcijaństwa, nie ma katolicyzmu.